Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Kuleta z projektu Trampki na giełdzie. Dzisiaj w studio Dorota Sierakowska, założycielka Girls Money Club. Dzień cześć, dobry. Cześć, witam serdecznie. Więc może na początku zaczynając, działa Pani właśnie w sektorze finansów, głównie u kobiet, inwestorek tak naprawdę. Jest Pani taką propagatorką właśnie feminizmu też w tych inwestycjach. I mogłaby powiedzieć Pani o tym, co się zmieniło właśnie na przestrzeni tych lat, kiedy Pani działa w tym kierunku? Mam wrażenie, że rynek zaczął dostrzegać kobiety, tak. że istnieją i że faktycznie inwestują te swoje pieniądze, bo ja faktycznie działam na rynku finansowym już 15 lat, jak to policzyłam niedawno, więc sporo. I w zasadzie od zawsze, można powiedzieć, byłam jedną z niewielu kobiet, które zajmowały się inwestycjami w Polsce. Też jedną z niewielu analityczek w ogóle i miałam tą swoją niszę. Ja oczywiście w tym świecie się bardzo dobrze odnajdywałam zawsze. Ogólnie świat inwestycji to jest taki mój świat, ale bardzo mnie zdziwiło to, że jak wchodziłam na ten rynek, to było mało kobiet, po czym po 10-15 latach cały czas widzę, że jest mało kobiet. I to było dla mnie takim trochę zapalnikiem do tych zmian, żeby przede wszystkim stworzyć tę kobiecą społeczność, dlatego że no zaczął mnie zastanawiać, jak to jest, że na pewno to nie jest tak, że kobiety się nie interesują inwestycjami, tylko ewidentnie muszą być jakieś inne bariery. Więc ja na przykład dostrzegam teraz, Girls Money Club ma już delikatnie ponad 2 lata, że gdy zaczynałam, to jeszcze o kobietach i finansach mówiono bardzo mało. Natomiast już gdzieś w okolicach 2022 roku zaczęły się pojawiać faktycznie inicjatywy powiązane z kobietami, takie, w których mamy właśnie coraz więcej tych akcentów położonych na to, jak inwestują kobiety, jak ogarniają swoje pieniądze właśnie kobiety. Czyli jest tego więcej i to jest już, myślę, że taki bardzo pozytywny znak. Tak, bardzo ważne jest to, żeby właśnie odczarowywać ten wizerunek takiego inwestora. Też nie mówi się inwestorki, to jest bardzo ważne. Zawsze mówi się, o tak, tutaj są inwestorowie. A kobiety pełnią ogromną rolę tutaj w tym całym świecie, nawet na wydarzeniu. Właśnie może Pani przedstawić, gdzie jesteśmy i co tutaj Pani też robi. Tak, no jesteśmy na InvestCafsach i po raz drugi już jest tutaj strefa kobiet. W poprzednim roku strefa kobiet była taka bardzo spontaniczna, bardzo szybko, ale i tak byłyśmy w stanie ze sobą pogadać i faktycznie tak fajnie zrobić ten nasz networking. I tym razem strefa kobiet jest dużo większa. Ja właśnie dzisiaj przez 4 godziny ogarniałam warsztaty dotyczące właśnie pieniędzy, finansów osobistych, inwestycji takich pierwszych i nie tylko. I właśnie bazowałyśmy na tych prawdziwych historiach kobiet, które mi były przysyłane, więc dla mnie to była naprawdę super przygoda, ale też ogromna radość, że ja widzę, że to jest potrzebne, bo zobaczyłam, no było ponad 200 kobiet na sali, pełna sala, więc no, dla mnie to jest coś niesamowitego, bo ja widzę, że jakby cały projekt nabiera tempa, ale też widzę, że po prostu kobiety coraz więcej wiedzą o finansach i bardzo chętnie się tym dzielą. To jest bardzo ważne, żeby właśnie kobiety wspierały kobiety i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że Pani właśnie działa w tym kierunku. To jest niesamowite moim zdaniem. Też właśnie jest Pani autorytetem tak dla młodych ludzi tutaj, młodych kobiet głównie, żeby właśnie w ten rynek iść, żeby się interesować tymi finansami, żeby tą wiedzę propagować i jest to bardzo ważne. A w którym roku może zostało założone Girls Money Club? 2021 na początku, więc projekt jest relatywnie młody, ma 2 lata, ale mam wrażenie, że się rozwijał taką metodą śnieżnej kuli, bo Girls Money Club w sumie powstał dlatego, że my po prostu z paroma koleżankami stwierdziłyśmy, że fajnie by było tak sobie regularnie gadać o tej naszej kasie i o tym, co z nią robimy. Po czym założyłam grupę na Facebooku i się okazało, że tej grupy koleżanki zapraszały swoje koleżanki, swoje siostry i nagle się okazało, że ta grupa rozwija się bardzo szybko. W tym momencie, jak to mówię, tam jest 16 tysięcy dziewczyn, a jest jeszcze jakby cała społeczność, która jest nie facebookowa, więc jest nas już no, ponad 30 tysięcy grubo. I faktycznie ja po prostu widzę po tym rozwoju przez 2 lata, jak bardzo ten projekt był potrzebny. Ważne jest to, żeby właśnie też edukować nawet młodych ludzi tutaj o tych finansach i tak odczarować może
właśnie taki wizerunek tego inwestora w garniturze i tak, pokazać, ja że w ogóle, każdy może ja finansować. Bardzo, bardzo właśnie nie lubię tej retoryki, tak, że tak, inwestowanie tak. jest takie śmiertelnie poważne. Mhm. Bo no owszem, jakby świat pieniędzy to jest świat bardzo konkretny, taki troszkę też brutalny, no bo jakby on pokazuje nam, czy my zarabiamy, czy my nie zarabiamy, więc, no więc kwestie pieniędzy są zawsze bardzo takim dużym konkretem. Tak, tak i też właśnie nie zawsze jest nam łatwo też o tych pieniądzach mówić, ale moim zdaniem w ogóle ja się cieszę, że się zmienia taka percepcja ogólnie tego, kim jest inwestor czy inwestorka. Mhm. Że to już właśnie nie musi być pan w garniturze, tak. to może być osoba, która po prostu chce... Kobieta w trampkach. Kobieta w trampkach, tak? Ja w ogóle też dziwko, że nie mam dzisiaj trampek, bo ja normalnie na co dzień to w trampkach pomykam przez cały czas praktycznie. Ja to pani urodziny no, to trzeba świętować. No, tak, tak. Ale... Ale faktycznie na przykład ja widzę, że w tym momencie i ja też staram się propagować jakby taki wizerunek inwestora tak. czy inwestorki, czyli takiej osoby, która dba o swój, o swoje fajne życie i naprawdę niezależnie jak jest ubrana i jak, w jakim jest wieku, bo nawet w Girls Money Club są jakby dziewczyny, które są nastolatkami, są kobiety, które mają lat 50-60 i gadają między sobą o kasie, tak, więc to jest piękne. I mi się wydaje, że to jest chyba ważne, żeby jakby pokazywać, że jak od młodych lat zaczynamy ogarniać tą kasę, to po prostu potem jest, nam jest dużo łatwiej, gdy zaczynamy zarabiać coraz więcej. Tak. Po prostu wiemy, jak się w tym świecie poruszać. No właśnie też po to jest ten program, żeby tak odczarować może ten cały temat, ten cały sektor. I właśnie pokazać też, że pieniądze wcale nie muszą być tematem tabu, moim zdaniem. Bo o pieniądzach trzeba rozmawiać, o pieniądzach trzeba edukować i o pieniądzach trzeba wiedzieć tak naprawdę od najmłodszych lat, bo to jednak jest ogromna część życia każdego z nas. Ja myślę, że teraz w ogóle coraz więcej się stawia na to, żeby właśnie były na przykład jawne pensje, tak. żeby zacząć tak gadać otwarcie na temat tego właśnie, ile się zarabia, co się z tą kasą robi. Myślę, że u nas po prostu jeszcze nie ma takiej kultury rozmów o pieniądzach. Nawet tak. też polska giełda jest w sumie relatywnie młoda. My jeszcze nie mamy takich doświadczeń, no i też nie mamy na tyle dużo pieniędzy, bo im bogatsze jest społeczeństwo, tym łatwiej im się gada o pieniądzach pewnie. I mi się wydaje, że to też pewnie przyjdzie z czasem. Ale ja się cieszę, bo już myślę, że już dużo zaczyna się mówić o finansach, zwłaszcza w tych takich teraz niestabilnych czasach, niespokojnych czasach. Dużo więcej osób niż wcześniej zaczyna tak. myśleć o tym, no, o swojej kasie. No i rozmawiać, trzeba rozmawiać, to jest podstawa. Tak, tak. Może jeszcze powie pani, jak pani właśnie zaczynała w tym całym świecie, bo to jest bardzo ciekawe. Zaczynałam bardzo tak sztampowo, mogę powiedzieć. W zasadzie na pomysł, żeby iść na... finanse wpadłam w gimnazjum, gdy stwierdziłam, że chcę dużo podróżować i chcę mieć na to pieniądze. No więc skoro chcę mieć na to pieniądze, to muszę się ogarniać, to muszę ogarniać te pieniądze, ogarniać finanse. I stwierdziłam, że pójdę na SGH i faktycznie jak stwierdziłam już w gimnazjum, tak zrobiłam. Poszłam na SGH i potem zrobiłam specjalność z bankowości inwestycyjnej, czyli w sumie z inwestycji. Więc można powiedzieć, że pracuję w zawodzie jako inwestorka czy analityczka. I dla mnie w sumie to była bardzo fajna droga i bardzo taka fajna przygoda wręcz, bo jak już poszłam na studia, to zaczęłam się udzielać w klubie inwestora, czyli w kole naukowym. Tam w ogóle wpadliśmy w taki, bo tam była taka grupa projektowa i merytoryczna i w grupie merytorycznej stwierdziliśmy, że założymy magazyn o inwestowaniu dla studentów. I założyliśmy magazyn dla studentów, Trend, który w ogóle tam jeszcze potem rozwinęliśmy w inkubatorze przedsiębiorczości na uczelni i on się tak szybko rozwinął, że my później normalnie założyliśmy spółkę, czyli to się przekształciło w wydawnictwo i ja to wydawnictwo, no w zasadzie Trend wydawałam przez 10 lat kolejnych i to już nie było jakby tylko studenckie wydawnictwo, tylko faktycznie jakby ta gazeta wyszła poza ramy SGH-u. A zaczęło się w sumie od tego, że po prostu jakby fajnie było pisać do studentów coś, co nie jest takie podręcznikowe strasznie. Więc to była super przygoda. No i potem przez to, że pisałam do Trendu o surowcach, to właśnie też dostałam ofertę pracy w jednym z największych domów maklerskich w Polsce, w Dębosiu, więc można powiedzieć, że też tak trochę jakby praca mnie znalazła przez to, że pisałam o takiej niszy, jaką wtedy były surowce. No i jako analityczka w ogóle, no uwielbiam tę pracę, bo to jest taka też jakby fajna, edukacyjna praca, więc też dużo pisałam
na temat surowców i w konsekwencji też po jakimś czasie, jak zobaczyłam, że nie ma książki na ten temat, to napisałam książkę o inwestowaniu w surowce. Tak, która zresztą tutaj krążyła, podpisałam już dzisiaj parę egzemplarzy. Może pani polecić, młodzi będą czytać. Tak, Świat surowców. Polecam, polecam bardzo. Polecamy. Więc napisałam tą książkę, no i później jakoś tak się jeszcze potoczyło, bo jak już miałam doświadczenie właśnie w analizach, miałam już napisaną książkę, to potem przyszedł czas na kolejny edukacyjny projekt właśnie i tak jakoś Girls Money Club wyszło bardzo naturalnie w sumie, czyli tak jakby jestem w branży inwestycyjnej od lat, ale z drugiej strony po prostu ta edukacja finansowa jakoś mi tak w sercu leży bardzo. Tak, no to bardzo fajnie, że robi tak naprawdę pani całe życie to, co pani uwielbia. A to o to chodzi w życiu, żeby kochać to, co się robi. Tak, tak. No i super, myślę, że super. Jeszcze może ostatnie pytanko właśnie, jako można powiedzieć autorytet właśnie w świecie finansów, jakim pani jest, bo pani zajmuje się tym całe życie. Jako inspiracja właśnie dla młodych ludzi, żeby w to iść i żeby robić to, co się kocha. Może takie trzy rady, jak właśnie w ten świat wejść, może jak sobie lepiej poradzić, coś takiego. Myślę, że taka pierwsza rada, to jest bardzo trudne pytanie w ogóle, ale taką pierwszą radą, jaką bym dała, to chyba to, żeby dobrze poznać siebie i się zastanowić, czego chcemy. I w zasadzie po prostu przemyśleć, czy my faktycznie chcemy się rozwijać w finansach, czy my mamy na przykład jakieś inne talenty, z którymi możemy zrobić coś innego, takie, które właśnie nam umożliwią też fajne odnalezienie się na rynku pracy, to, żeby po prostu być gdzieś potrzebnym, bo w sumie jakby duże zarobki wynikają z faktu, że jesteśmy gdzieś potrzebni albo potrzebne. Potem na pewno bym jeszcze zasugerowała, żeby być odważną albo odważnym, czyli po prostu wykorzystać ten czas na eksperymenty. Ja pamiętam, że ja w ogóle bardzo dużo eksperymentowałam na studiach, ogólnie, że tak rozmawiałam z ludźmi, zastanawiałam się, co ciekawego chcę robić w życiu. I oczywiście ja byłam blisko finansów, ale właśnie na przykład być takim proaktywnym, spotykać się z ludźmi, chodzić na wydarzenia. W ogóle teraz jest tego tak dużo, że w ogóle super jest to wykorzystać i tak sobie eksplorować te wszystkie fajne rzeczy, które nam oferuje życie. No i ja bym jeszcze oczywiście jako taką kolejną radę zasugerowała, żeby po prostu ogarniać swoje pieniądze od samego początku, bo to jest w ogóle fantastyczna sprawa, mieć własne pieniądze, to po pierwsze. Ja w ogóle bardzo chciałam już na studiach utrzymywać się sama i faktycznie to mi dało dużo pewności siebie. Więc po pierwsze, ogólnie wziąć taką odpowiedzialność za te swoje pieniądze i stwierdzić, okej, dobra, no to ja jestem dorosła, jakby jedziemy z tym. Więc starać się odnaleźć na tym rynku pracy, naprawdę jakby bycie proaktywnym bardzo pomaga. I ogarniać tą swoją kasę, czyli próbować już tych pierwszych inwestycji, próbować tych pierwszych takich oszczędności długoterminowych, patrzeć, co nam bardziej leży, próbować właśnie wejść też na różne rynki, oczywiście nie ryzykując zbyt wiele, ale też nie bojąc się aż tak bardzo ryzyka, no bo teraz mamy też tyle możliwości inwestycyjnych, zobaczyć po prostu, co nam w duszy gra, a dopóki sami nie zainwestujemy, czy same nie zainwestujemy, to też do końca tego nie wiemy. Więc właśnie tak, odnaleźć jakieś tam swoje talenty i podążać za nimi, być proaktywnym czy proaktywną i po prostu nie bać się tak odważnie eksplorować tych wszystkich szans. No i po trzecie, ogarniać pieniądze od samego początku, bo jak na małych kwotach też się nauczymy, na dużych kwotach będzie nam dużo łatwiej. Czyli według pani autorefleksja, odwaga, kreatywność i edukacja. Tak, zdecydowanie. No i bardzo dobrze. Myślę, że możemy już kończyć. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za przyjście. Zapraszamy do Girls Money Club. Zapraszam serdecznie. Dużo fajnego się dzieje. Po edukację. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki.